11 znaków, że powinieneś zakończyć każdy związek, nawet jeśli jest to rodzina lub przyjaciel. Nauki buddyzmu Zen. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że być może trzymasz się niektórych relacji tylko temu, że są one znane i wygodne? Mimo iż czujesz, że hamują twój rozwój, postanawiasz w nich trwać, szerząc nadzieję, że coś się w końcu zmieni. Bywa trudno przyznać się przed sobą, że czasem osoby, z którymi dzielimy ważne momenty życia, mogą nie być częścią naszej przyszłości. To bolesna rzeczywistość, ale buddyjska mądrość oferuje nam narzędzia, które pomagają zrozumieć i zaakceptować te trudne decyzje. Buddyzm ze swoją głęboką refleksją nad naturą ludzkiej egzystencji i dążeniem do wewnętrznego spokoju uczy nas, że wzrost osobisty często wymaga przemyślenia, jakie relacje pielęgnujemy. Nie chodzi o bezwzględne odrzucenie innych, ale o świadome kształtowanie naszego otoczenia, wybierając osoby, które inspirują nas do bycia lepszymi i wspierają nasz rozwój. Jeśli czujesz, że stoisz na rozdrożu, zastanawiając się, czy nadszedł czas, aby odpuścić niektóre relacje i otworzyć się na nowe możliwości, nie jesteś sam. W tym filmie zgłębimy 11 znaków, które mogą wskazywać na to, że warto rozważyć zakończenie pewnych związków, by zrobić miejsce na bardziej wartościowe i wspierające relacje. Każdy fragment naszej dzisiejszej podróży może dostarczyć kluczowych wskazówek, które pomogą żyć zgodnie z twoimi najwyższymi wartościami i odnaleźć wewnętrzną wolność. Jeśli takie treści z tobą rezonują, pokaż mi, że jesteś i zostaw kciuk w górę pod tym filmem oraz subskrybuj kanał. Punkt 11 jest najważniejszy, więc upewnij się, że zostaniesz do samego końca. Punkt 1. Rozpoznanie, kiedy relacja hamuje nasz rozwój. Wyobraź sobie, że jesteś jak piękny kwiat, który próbuje rozkwitnąć, ale znajduje się w cieniu większego drzewa, które zasłania słońce. Tak właśnie może się czuć osoba, która nie może się rozwijać przez relację, którą utrzymuje z drugą osobą. Może to być związek z przyjacielem, członkiem rodziny, a nawet partnerem życiowym. Jednym z podstawowych znaków, że relacja jest niezdrowa, jest brak wsparcia. Jak powiedział Dalaj Lama, szczęście nie przychodzi gotowe, a pochodzi z twoich własnych działań. Jeśli bliska osoba nie wspiera twojego rozwoju i aspiracji, może być trudniej znaleźć szczęście. Innymi znakami są ciągła krytyka, która podkopuje samoocenę, oraz uczucie, że relacja jest jednostronna, gdzie jedna osoba zawsze daje, a druga tylko bierze. Relacje, które hamują nasz rozwój, mogą prowadzić do obniżenia samooceny, zrezygnowania z marzeń i celów oraz uczucia stagnacji. Jak pisze Pema Chödrön w swojej książce, kiedy życie nas przerasta, nasze cierpienie jest jak klejnot, który można szlifować i z którego można się uczyć. Jednak aby się rozwijać, musimy być otoczeni przez osoby, które pomagają nam ten klejnot szlifować, a nie zamieniają go w pył. Wyjście z takiej relacji może przypominać uwolnienie się z klatki, w której sami się zamknęliśmy. Wielu ludzi zmaga się z podobnymi dylematami. Kluczowym krokiem jest refleksja nad własnymi relacjami. Jak nauczał Budda, wymaga to od nas odwagi, by spojrzeć na swoje relacje z perspektywy i zastanowić się, czy rzeczywiście nas wspierają, czy też hamują. Jeśli zauważysz, że jesteś w relacji, która cię ogranicza, czas podjąć kroki. Pierwszym krokiem może być szczera rozmowa z drugą osobą. Jeśli to nie przynosi efektów, warto rozważyć stopniowe wycofywanie się z relacji. Ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteś zobowiązany do trzymania się relacji, które nie służą twemu dobru. Zakończenie niezdrowych relacji może otworzyć drzwi do nowego, pełniejszego życia. Możesz poczuć się lżejszy, jakbyś zdjął z ramion ciężar. Niektórzy ludzie są po prostu jak chmury. Gdy znikają, dzień staje się piękniejszy. Punkt 2. Kontrola i manipulacja w relacji. Czy kiedykolwiek czułeś, że w relacji jesteś manipulowany lub kontrolowany, ale nie byłeś w stanie tego od razu zauważyć? Manipulacja i kontrola mogą pojawiać się w relacjach w subtelny sposób. Często przebrane za troskę, zainteresowanie czy wsparcie. To jak pająk tkający niewidzialną sieć, która powoli nas otacza, ograniczając naszą wolność i autonomię. Wyobraź sobie, że ktoś bliski regularnie pyta cię o twoje plany na każdy dzień. Na początku może wydawać się to miłe i opiekuńcze, ale z czasem zaczynasz czuć, że musisz się z tego tłumaczyć lub nawet prosić o pozwolenie na niektóre działania. Takie zachowanie może być przejawem kontroli, której celem jest ograniczenie twojej swobody. Jak mówi buddyjski nauczyciel Ajahn Chah, nie ma pokoju w podążaniu za cudzymi oczekiwaniami. Manipulacja może przybierać różne formy. Może to być subtelne granie na emocjach,
takie jak wywoływanie poczucia winy, kiedy nie spełniasz oczekiwań drugiej osoby. Na przykład, kiedy nie zgadzasz się na jakieś działanie, a druga osoba odpowiada: jeśli naprawdę mnie kochasz, zrobisz to. To może wywołać w tobie poczucie winy i presję, aby zgodzić się na coś, czego wcale nie chcesz. Innym przykładem manipulacji może być tak zwany gaslighting, czyli sytuacja, w której ktoś stara się zniekształcić twoje postrzeganie rzeczywistości. Może to wyglądać na przykład tak, że druga osoba kwestionuje twoje wspomnienia lub uczucia, mówiąc: to się nie wydarzyło w ten sposób, lub przesadzasz. Tego typu zachowania mogą prowadzić do utraty zaufania do własnych odczuć i zdrowego rozsądku. Rozpoznanie manipulacji i kontroli w relacjach jest kluczowe w utrzymaniu zdrowych granic. Ważne jest, aby być świadomym, kiedy twoje granice są naruszane i kiedy twoja autonomia jest zagrożona. Jak mówi Pema Chödrön, nie zawsze możemy kontrolować, co się z nami dzieje, ale możemy kontrolować, jak na to reagujemy. Oznacza to, że mamy moc i odpowiedzialność, aby chronić swoje osobiste granice i nie pozwalać innym na to, by nami manipulowali. Jeśli zauważysz, że ktoś próbuje cię kontrolować lub manipulować, warto podjąć kroki, aby się przed tym ochronić. Pierwszym krokiem jest uznanie, że takie zachowanie jest nieakceptowalne i zasługuje na natychmiastową uwagę. Możesz spróbować otwarcie porozmawiać z tą osobą o tym, co czujesz i jakie zachowania są z twego punktu widzenia problematyczne. Jeśli sytuacja się nie poprawia, warto rozważyć ograniczenie kontaktu lub, w skrajnych przypadkach, zakończenie relacji. Pamiętaj, że relacje powinny opierać się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Każda próba manipulacji czy kontroli jest sprzeczna z tymi wartościami. Unikanie manipulacji i kontroli w relacjach jest jak utrzymanie ogrodu w porządku. Musisz regularnie usuwać chwasty, które mogą dusić twoje kwiaty. Tylko wtedy możesz cieszyć się pięknem i wolnością, jaką daje życie. Punkt trzeci. Unikanie konfrontacji i brak odpowiedniej komunikacji. Wyobraź sobie, że jesteś w związku, w którym trudne tematy nigdy nie są poruszane. Każdy konflikt, problem czy nieporozumienie jest zamiatany pod dywan, a ty i twój partner udajecie, że wszystko jest w porządku. Z czasem narasta frustracja, ponieważ czujesz, że nie możesz wyrazić swoich uczuć ani porozmawiać o tym, co naprawdę cię martwi. Każda próba rozpoczęcia rozmowy o problemach kończy się unikami, zmianą tematu lub stwierdzeniem: nie teraz, nie psujmy atmosfery. W efekcie zaczynasz czuć się jak więzień ciszy, gdzie brak komunikacji staje się barierą nie do pokonania. W filozofii buddyjskiej podkreśla się znaczenie szczerości i otwartości w relacjach. Jak mówi Thich Nhat Hanh, bez komunikacji nie ma zrozumienia, bez zrozumienia nie ma miłości. Kiedy w związku brakuje komunikacji, a konflikty są ignorowane, może to prowadzić do narastającego dystansu i emocjonalnego oziębienia. Unikanie konfrontacji może wynikać z lęku przed konfliktem lub chęci utrzymania pozorów harmonii, jednak w rzeczywistości jest to tylko odłożenie problemu na później. Brak rozmowy o problemach jest jak zatkanie rury. W pewnym momencie ciśnienie stanie się tak wielkie, że eksploduje, często z katastrofalnymi skutkami. Unikanie konfrontacji prowadzi do braku autentyczności w relacji. Gdy nie jesteśmy w stanie otwarcie wyrażać naszych uczuć i myśli, zaczynamy ukrywać naszą prawdziwą naturę. W książce Radical Acceptance Tara Brach pisze: prawdziwa miłość nie może istnieć bez autentyczności. Jeśli jedna lub obie strony w związku boją się mówić o swoich potrzebach i lękach, relacja traci na głębi i szczerości. Z czasem może to prowadzić do narastającego poczucia osamotnienia, nawet jeśli fizycznie jesteśmy blisko siebie. W zdrowej relacji ważne jest, aby otwarcie mówić o problemach i nieporozumieniach. Umożliwia to nie tylko rozwiązanie konfliktów, ale także głębsze zrozumienie drugiej osoby. W buddyzmie mowa jest jednym z kluczowych elementów ośmiorakiej ścieżki, która prowadzi do mądrości i oświecenia. Mówiąc prawdę i wyrażając nasze uczucia, tworzymy przestrzeń do wzajemnego zrozumienia i wzrostu. Jak mawiał Dalai Lama, otwartość i przejrzystość są kluczowe w pielęgnowaniu zdrowych relacji. Wyobraź sobie, że masz w kuchni stertę brudnych naczyń, które zaczynają się piętrzyć. Zamiast je myć, po prostu zasłaniasz je zasłoną, udając, że ich tam nie ma. W końcu jednak musisz się z nimi zmierzyć, bo inaczej twoja kuchnia zacznie wydzielać nieznośny zapach.
Podobnie w relacji musimy stawić czoła problemom, zamiast udawać, że nie istnieją. Jeśli w Twojej relacji unikanie konfrontacji staje się normą, warto zastanowić się, czy nie nadszedł czas na otwartą rozmowę lub, jeśli to niemożliwe, rozważenie zakończenia tej relacji. W końcu szczera komunikacja jest podstawą każdej zdrowej i pełnej miłości relacji. Punkt czwarty. Relacja przestaje być wzbogacająca. Wyobraź sobie, że jesteś w związku, który kiedyś był pełen miłości, wsparcia i wspólnych marzeń. Spędzaliście razem czas, rozwijając wspólne pasje i czerpaliście radość z bycia razem. Jednak z biegiem czasu zaczynasz zauważać, że spotkania z partnerem nie przynoszą już tyle radości, co kiedyś. Może to być subtelne, jak coraz częstsze rozmowy o problemach lub narzekanie zamiast dzielenia się radosnymi chwilami i motywacją do działania. To jest ten moment, kiedy zaczynasz odczuwać, że relacja przestała cię wzbogacać i staje się obciążeniem. Kiedy zauważasz, że związek nie wnosi już wartości do twojego życia, warto zastanowić się, co się zmieniło. Zarówno my sami, jak i nasze relacje ulegają ciągłym zmianom. To naturalne, że czasami rozwijamy się w różnych kierunkach. Ważne jest, aby być świadomym, kiedy relacja zaczyna bardziej odbierać energię, niż ją dodawać. Może być tak, że partner, który kiedyś był twoim źródłem inspiracji, teraz staje się źródłem frustracji i zniechęcenia. Może to wynikać ze zmiany priorytetów, wartości, czy nawet osobistego rozwoju. Jak zauważył buddyjski mnich Ayan Bram, zmiana jest jedyną stałą, im bardziej próbujesz trzymać się tego, co było, tym bardziej cierpisz. Trzymanie się przeszłości może przypominać noszenie starego, zużytego plecaka, który kiedyś był pełen skarbów, ale teraz tylko obciąża twoje ramiona. Wyobraź sobie, że podczas rozmów z partnerem coraz częściej czujesz się niewysłuchany, a twoje potrzeby i uczucia są ignorowane. Być może wspólne pasje, które kiedyś was łączyły, już cię nie interesują, a ty czujesz się zobowiązany do uczestniczenia w czymś, co już nie przynosi satysfakcji. Jak mówił Jack Kornfield, prawdziwa duchowość polega na rozpoznaniu, co jest żywe i prawdziwe w danym momencie. Jeśli relacja nie jest już żywa i autentyczna, może to oznaczać, że przyszedł czas na jej przedefiniowanie lub zakończenie. Niekiedy trudno jest przyznać, że związek stał się obciążeniem. Może to wynikać z lojalności, strachu przed zmianą lub obawy przed skrzywdzeniem drugiej osoby. Jednak jak zauważa Pema Chodron, odwaga nie oznacza braku strachu, ale decyzję, że coś innego jest ważniejsze niż strach. Ważne jest, aby zastanowić się, co jest teraz ważniejsze w twoim odczuciu. Trzymanie się relacji z przeszłości, czy dążenie do życia pełnego autentycznych i wspierających więzi. Gdy zrozumiesz, że relacja przestała być wzbogacająca, nie musisz natychmiast podejmować drastycznych kroków. Otwarte rozmowy z partnerem o swoich odczuciach mogą prowadzić do zmiany dynamiki relacji. Jeśli jednak nic się nie zmienia, warto rozważyć ograniczenie kontaktu lub zakończenie związku. Czasami trzeba po prostu zaakceptować zmiany i ruszyć dalej. Pamiętaj, że masz prawo otaczać się ludźmi, którzy wzbogacają twoje życie i pomagają tobie się rozwijać. Związek, który przestał być wzbogacający, może być jak ciężki plecak, który nosisz bez potrzeby. Zdejmij go i poczuj, jak lekko można iść przez życie bez dodatkowego ciężaru. Punkt piąty. Toksyczne wzorce w relacji. Zastanawiałeś się kiedyś, czemu niektóre relacje sprawiają, że czujesz się wyczerpany, zestresowany lub wręcz zdołowany? Często mogą być to sygnały, które mówią o tym, że w twoim otoczeniu występują toksyczne wzorce. Toksyczne wzorce to powtarzające się zachowania i dynamiki w relacjach, które negatywnie wpływają na nasze emocje, zdrowie psychiczne i ogólny dobrostan. Rozpoznanie tych wzorców jest kluczowe, aby chronić siebie i podejmować świadome decyzje dotyczące dalszego rozwoju relacji. Jednym z najczęstszych toksycznych wzorców jest brak równowagi w dawaniu i braniu. Może się zdarzyć, że jedna osoba w relacji zawsze bierze, a druga tylko daje. To może prowadzić do uczucia wyczerpania i poczucia, że jesteś wykorzystywany. Jak zauważył buddyjski mnich Matthieu Ricard, prawdziwa szczodrość to dawanie bez oczekiwania na otrzymanie czegokolwiek w zamian. Jednak w zdrowej relacji dawanie i branie powinno być wzajemne i zrównoważone. Innym toksycznym wzorcem jest nadmierna krytyka i brak akceptacji.
Jeśli zauważasz, że osoba w Twoim życiu często krytykuje Twoje decyzje, wybory, a nawet wygląd, może to być stosowana przez nią forma emocjonalnej manipulacji. Taka krytyka często ukryta jest pod pozorem dbania o Twoje dobro, ale w rzeczywistości może służyć do kontrolowania i dominowania. Jak pisze Tara Brach w książce Radical Acceptance, akceptacja jest esencją prawdziwej miłości. Bez niej relacje stają się miejscem kontroli i oceniania. Jeszcze jednym toksycznym wzorcem jest celowe wywoływanie poczucia winy. Może to przybierać formę karania ciszą, karania za nieodpowiednie zachowanie według drugiej osoby lub wywoływania poczucia winy, jeśli nie spełniasz jej oczekiwań. Tego rodzaju zachowania mogą prowadzić do utraty zaufania do siebie i poczucia, że ciągle musisz spełniać wymagania, aby zasłużyć na akceptację i miłość. Jak mówił Osho, miłość jest przestrzenią, w której druga osoba może być w pełni sobą. Jeśli nie czujesz się akceptowany takim, jakim jesteś, to sygnał, że relacja może być toksyczna. Gaslighting, o którym wspominałem wcześniej, to również jeden z toksycznych wzorców. Jest to manipulacja mająca na celu zniekształcenie Twojego postrzegania rzeczywistości, co może prowadzić do utraty pewności siebie i poczucia, że nie możesz ufać swoim uczuciom i spostrzeżeniom. Jest to wyjątkowo destrukcyjna forma toksyczności, ponieważ atakuje Twoje podstawowe poczucie rzeczywistości i prawdy. Zrozumienie i rozpoznanie tego rodzaju manipulacji jest pierwszym krokiem do uwolnienia się od niej. Rozpoznawanie toksycznych wzorców to nie tylko identyfikowanie negatywnych zachowań innych osób, ale również refleksja nad sobą i własnymi reakcjami. Czasami sami możemy przejawiać toksyczne wzorce, nie zdając sobie z tego sprawy. Jak zauważył Eckhart Tolle, świadomość jest pierwszym krokiem do przemiany. Jeśli zauważysz, że w Twoich relacjach występują toksyczne wzorce, ważne jest, aby podjąć ku temu odpowiednie kroki. Może to obejmować wyznaczenie jasnych granic, otwarte rozmowy na temat tego, co Cię niepokoi, lub w skrajnych przypadkach zakończenie relacji. Kluczowe jest, aby pamiętać, że zasługujesz na relacje, które Cię wspierają, szanują i akceptują takim, jakim jesteś. Na koniec warto pamiętać, że toksyczne relacje mogą nas wiele nauczyć o nas samych i naszych potrzebach. Jak mówił Lao Tzu, trudności są okazją do nauczenia się, kim jesteśmy i co naprawdę cenimy. Rozpoznanie i zrozumienie toksycznych wzorców to pierwszy krok do tworzenia zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących relacji w przyszłości. Jeżeli ten film do tej pory z Tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu: każdego dnia staję się mądrzejszym człowiekiem. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Przypominam, że możesz dodatkowo wspierać nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu na dole. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Punkt szósty. Nierozumienie osobistych granic. Granice osobiste są jak niewidzialne linie, które określają, gdzie kończy się nasza przestrzeń, a zaczyna się przestrzeń innych. Są one kluczowe do utrzymania zdrowia emocjonalnego, duchowego i fizycznego. Ustalanie i szanowanie granic osobistych to umiejętność, która chroni naszą przestrzeń emocjonalną, pozwala nam na autentyczność i zapewnia, że nasze potrzeby są respektowane. Wyobraź sobie, że Twój partner regularnie przegląda Twoje wiadomości na telefonie bez pytania o zgodę. Mimo że wielokrotnie prosiłeś o respektowanie Twojej prywatności, on lub ona nadal ignoruje Twoje prośby, twierdząc, że robi to z troski lub ciekawości. To przekraczanie granic osobistych może sprawiać, że czujesz się osaczony i niepewny, a także może prowadzić do poważnych napięć w relacji. W buddyzmie wielką wagę przykłada się do poszanowania wolności i przestrzeni drugiego człowieka. Jak powiedział mnich Thich Nhat Hanh, miłość jest prawdziwa tylko wtedy, gdy opiera się na szacunku do granic drugiej osoby. Przekraczanie tych granic, nawet w imię troski, jest formą naruszenia i braku szacunku. Granice osobiste dotyczą nie tylko fizycznej przestrzeni, ale również naszych emocji, myśli i potrzeb. Wyobraź sobie, że Twój partner ciągle wyśmiewa Twoje zainteresowania lub umniejsza Twoje uczucia, na przykład mówiąc, że przesadzasz, gdy Ty wyrażasz swoje obawy. Takie zachowania mogą prowadzić do poczucia, że Twoje myśli i uczucia są nieważne, co z kolei może wpływać negatywnie na Twoje poczucie własnej wartości. Ustalanie granic jest kluczem do ochrony naszej emocjonalnej przestrzeni. W relacji, gdzie granice są regularnie przekraczane,
czujemy się niedocenieni i nieszczęśliwi. Kiedy ktoś regularnie przekracza Twoje granice i rozmowa z tą osobą na ten temat nie przynosi żadnych skutków, jest to sygnał, że relacja może być toksyczna i wymaga ponownej oceny. Jasne określanie swoich granic i niepozwalanie innym na bezkarne ich przekraczanie jest aktem szacunku do samego siebie, co w długim terminie chroni Twoje zdrowie emocjonalne i psychiczne. Bez tego fundamentu zbudowanie zdrowej i trwałej relacji to nie lada wyczyn. Punkt 7. Brak szacunku w relacji. Brak szacunku w relacji jest jednym z najważniejszych sygnałów, że relacja może być szkodliwa i należy ją zakończyć. Szacunek to fundament każdej zdrowej międzyludzkiej interakcji, a jego brak prowadzi do degradacji relacji na wielu poziomach. W sytuacjach, gdzie jedna osoba regularnie ignoruje, umniejsza lub lekceważy drugą, dochodzi do naruszenia podstawowych zasad wzajemności i godności. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w relacji, w której Twoje opinie są regularnie lekceważone, a Twoje potrzeby marginalizowane. Kiedy próbujesz wyrazić swoje zdanie, spotykasz się z pogardą lub sarkazmem. To sytuacja, w której czujesz się nieważny i nieistotny. Jak mówił Dalaj Lama, szacunek do siebie i innych jest fundamentem prawdziwego pokoju i szczęścia. Jeśli tego szacunku brakuje, nie ma miejsca na prawdziwe zrozumienie i współpracę. Brak szacunku może manifestować się na wiele sposobów, od subtelnych po jawne. Może to być ignorowanie Twoich uczuć, bagatelizowanie Twoich osiągnięć lub zawstydzanie Cię przy innych. Każda z tych sytuacji to czerwona flaga sygnalizująca, że coś jest nie tak. Jak zauważył Thich Nhat Hanh, gdy mówisz coś, co rani lub deprecjonuje drugą osobę, mówisz również do siebie. Pamiętaj, że słowa mogą ranić. W relacji, w której brakuje szacunku, możesz czuć, że Twoje potrzeby są ignorowane, a Twoje prośby tak szybko jak wlatują, tak szybko wylatują drugim uchem. Taki brak szacunku może prowadzić do poczucia bezradności i frustracji. Jak mówi Pema Chödrön, szacunek do siebie jest podstawą w budowaniu zdrowych relacji. Bez niego zawsze będziesz szukać akceptacji u innych. Jednym z najbardziej bolesnych przejawów braku szacunku jest publiczne zawstydzanie lub krytykowanie. Takie działania mają na celu upokorzenie i kontrolowanie drugiej osoby. To wyraźny sygnał, że relacja jest niezdrowa i toksyczna. Brak szacunku to również brak uczciwości. Jeśli w relacji brakuje szczerości, a druga osoba regularnie kłamie, oszukuje lub zataja prawdę, to znak, że relacja ta jest niezdrowa. Zaufanie jest kluczowym elementem każdej relacji, a bez niego budowanie bliskości i zrozumienia jest niemożliwe. Jak mówił Mahatma Gandhi, prawda jest najpotężniejszą bronią, którą człowiek ma do dyspozycji. Ostatecznie, brak szacunku w relacji prowadzi do erozji poczucia własnej wartości. Kiedy jesteśmy regularnie traktowani w sposób, który nas poniża lub deprecjonuje, zaczynamy wątpić w swoją wartość i godność. To może prowadzić do trwałych skutków emocjonalnych, takich jak depresja czy lęk. Jak zauważył Osho, jeśli nie możesz być sobą w danej relacji, to może czas, aby ją zakończyć. Szacunek do samego siebie jest najważniejszy. Jeśli dostrzegasz, że w Twojej relacji regularnie brakuje szacunku, a szczere rozmowy z drugą osobą nie działają, jest to wyraźny sygnał, że warto zastanowić się nad jej zakończeniem. Relacja, w której brakuje wzajemnego szacunku, jest toksyczna i nie sprzyja zdrowemu osobistemu rozwojowi. To nie jest miejsce, w którym można znaleźć prawdziwą miłość i zrozumienie. Punkt 8. Stała krytyka i negatywność. Wyobraź sobie, że jesteś w relacji, w której każda Twoja decyzja, pomysł czy osiągnięcie jest poddawane wątpliwości. Czujesz, że nigdy nie jesteś dość dobry, a każda rozmowa z tą osobą kończy się tym, że musisz się tłumaczyć lub bronić. Ta osoba często wytyka Twoje błędy, a kiedy coś osiągasz, nie chwali Cię ani nie dopinguje. Zdaje się, że człowiek ten czerpie satysfakcję jedynie z Twoich potknięć. W takich chwilach przypominasz sobie słowa Dalaj Lamy. Nie pozwól, aby zachowanie innych zniszczyło Twój wewnętrzny spokój. Ciągła krytyka i negatywność mogą działać jak kwas, powoli rozkładając nasze poczucie własnej wartości. Buddyzm często podkreśla znaczenie mowy i jej wpływu na nasze życie. Jak mówi buddyjski mnich i nauczyciel Ajahn Brahm, słowa mogą być jak miecze, które ranią głęboko, ale mogą być też jak balsam, który leczy. Jeśli jesteś w relacji, w której słowa nieustannie ranią cię bardziej niż cokolwiek innego, może to być znak,
że czas odsunąć się od tej osoby. Stała krytyka to nie tylko problem sam w sobie. Może ona prowadzić do głębszych problemów emocjonalnych. Negatywność, z którą spotykasz się na co dzień, może wpływać na twoją motywację i poczucie własnej wartości, co w efekcie blokuje twój rozwój osobisty i duchowy. W książce The Art of Happiness czytamy, że negatywne emocje, takie jak gniew i nienawiść, to pasożyty, które niszczą spokój umysłu. Podobnie relacja oparta na negatywności może zasysać twoją radość i spokój, pozostawiając cię emocjonalnie wyczerpanym. W kontekście buddyjskim można to porównać do przywiązywania się do cierpienia. Jak nauczał Budda, cierpienie istnieje, ale nie musimy się do niego przywiązywać. Zostawanie w relacji pełnej krytyki i negatywności jest jak trzymanie się żarzącego węgla. To my sami najbardziej się sparzymy. Być może w takich momentach warto zastanowić się, czy taka relacja w ogóle przynosi coś pozytywnego, czy raczej staje się jedynie ciężarem. Jeśli jedyne, co słyszysz, to negatywne komentarze, być może jest to czas, by przemyśleć, czy tej osobie faktycznie zależy na waszym wspólnym dobru, czy może tylko dobru jej samej. Gdzie jest miłość, tam jest życie. Gdzie jest nienawiść, tam są śmierć i ciemność, jak pisał Mahatma Gandhi. W relacji, w której brakuje miłości i wsparcia, trudno jest odnaleźć światło, które nas rozwija. Jeśli zatem znajdziesz się w relacji, która bardziej szkodzi niż pomaga, nie bój się postawić granic i podjąć decyzji o odejściu. Twoje życie jest zbyt cenne, by spędzać je w cieniu energetycznych wampirów. Punkt 9. Brak emocjonalnego wsparcia. Wyobraź sobie, że masz ciężki dzień, wracasz do domu zmęczony i chcesz po prostu podzielić się swoimi uczuciami z kimś bliskim. Siadasz z tą osobą, otwierasz się, opowiadasz o swoich troskach i problemach, ale zamiast wsparcia otrzymujesz obojętność lub, co gorsza, zlekceważenie. Zamiast ciepłych słów otuchy słyszysz: nie przesadzaj, inni mają gorzej, albo musisz się z tym pogodzić, nie narzekaj. W takich chwilach czujesz się jak zagubiony wędrowiec na emocjonalnej pustyni, gdzie oaza mająca ukoić twoje pragnienie okazuje się jedynie fata morganą. Buddyzm naucza, że nasze relacje powinny być oparte na współczuciu i wzajemnym wsparciu. Jak powiedział Thich Nhat Hanh, współczucie to pragnienie, aby inni byli wolni od cierpienia. W zdrowej relacji, zarówno partnerskiej, rodzinnej, jak i przyjacielskiej, kluczowe jest to, aby obie strony mogły na siebie liczyć w trudnych chwilach. Gdy brakuje tego wsparcia, relacja może stać się jednostronna i pusta. Brak wsparcia emocjonalnego może prowadzić również do poczucia osamotnienia i odrzucenia. Gdy czujesz, że twoje potrzeby emocjonalne są ignorowane, może to prowadzić do zamknięcia się w sobie i unikania rozmów na trudne tematy. W książce Cztery umowy Don Miguel Ruiz pisze: nie bierz niczego do siebie. Cokolwiek inni robią, nie robią tego przez ciebie. To, co mówią i robią, jest odbiciem ich własnej rzeczywistości. Mimo to, gdy osoby, na których nam zależy, nie okazują wsparcia, może być to bardzo bolesne. Można to porównać do sytuacji, w której próbujesz wspinać się na stromą, śliską górę. Kiedy nadchodzi krytyczny moment, a ty prawie ześlizgujesz się na dół, twój towarzysz, zamiast podać tobie swą dłoń, robi sobie selfie. Wiem, to skrajny przykład, ale chcę, abyś dostrzegł w nim właśnie te konkretne sytuacje, w których, gdy ty potrzebujesz pomocy, druga strona tajemniczo znika. Buddyjski mnich Ajahn Chah mówił: wielka miłość pochodzi z wielkiego cierpienia, ale także z wielkiej radości. Jeśli nie możemy dzielić się ani radościami, ani smutkami, relacja traci swoją głębię i znaczenie. W relacji, w której brakuje emocjonalnego wsparcia, zaczyna brakować również przestrzeni do wzajemnego rozwoju. Bez wsparcia nasze lęki i wątpliwości mogą rosnąć, a poczucie osamotnienia staje się coraz większe. Czasem potrzebujemy po prostu kogoś, kto nas wysłucha i zrozumie, bez oceny i krytyki. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, gdzie brakuje emocjonalnego wsparcia, może to być znak, że warto poszukać bardziej wspierających i empatycznych relacji. W końcu życie jest zbyt krótkie, by spędzać je z ludźmi, którzy nie potrafią lub nie chcą być naszymi towarzyszami w podróży po górach i dolinach emocjonalnych doświadczeń. Punkt 10. Zasysanie energii, czyli emocjonalny wampiryzm. Wyobraź sobie, że jesteś w związku z partnerem, który zawsze potrzebuje wsparcia i uwagi. Codziennie po pracy spędzasz godziny na wysłuchiwaniu jego problemów i narzekań.
Czujesz, że twoja rola w tej relacji sprowadza się do bycia emocjonalnym wsparciem, psychologiem i pocieszycielem. Partner często mówi o swoich trudnościach, stresie w pracy czy konflikcie z przyjaciółmi, ale gdy ty próbujesz poruszyć swoje własne problemy, twoje słowa są szybko ignorowane lub zbywane. Zamiast wsparcia otrzymujesz rady w stylu: po prostu musisz się wyluzować lub nie przejmuj się tym tak bardzo. W relacji z emocjonalnym wampirem często dochodzi do sytuacji, gdzie jedna osoba stale zasysa emocjonalną energię drugiej. W buddyzmie istnieje pojęcie upekka, które oznacza emocjonalną i duchową równowagę. Kiedy jedna osoba jest ciągle zaabsorbowana swoimi problemami, nie dając przestrzeni na uczucia i potrzeby drugiej strony, zaburza to tę równowagę. Jak powiedział buddyjski nauczyciel Jack Kornfield, równowaga to zrozumienie, że nikt nie jest źródłem twojego szczęścia poza tobą samym. Jednak w tej relacji czujesz się odpowiedzialny za emocjonalny dobrostan partnera, zaniedbując swoje własne potrzeby. Taki związek może prowadzić do chronicznego zmęczenia i wypalenia emocjonalnego. Czujesz się coraz bardziej wyczerpany, bo mimo że starasz się wspierać partnera, twoje własne baterie są na wyczerpaniu. Każde spotkanie i rozmowa przypomina bardziej obowiązek niż przyjemność. W książce Bez warunków Pema Chodron pisze: możemy mieć wielkie współczucie do innych, ale musimy także dbać o nasze granice, by nie dać się wyczerpać. W przypadku emocjonalnego wampira granice te często są naruszane, co prowadzi do poczucia przytłoczenia i braku energii. Warto zauważyć, że zdrowa relacja opiera się na wzajemnym wsparciu i emocjonalnej wymianie. Kiedy tylko jedna strona daje, a druga bierze, relacja staje się jednostronna i niezdrowa. Można to porównać do sytuacji, gdzie jedna osoba próbuje napełnić wiadro bez dna. Ile by nie nalewała, wiadro zawsze będzie puste. Buddyzm uczy nas, że wszystko jest tymczasowe i z czasem i tak przeminie. Jeśli czujesz, że twoja relacja staje się ciężarem, może to czas, aby przemyśleć, czy warto dalej inwestować w coś, co tylko zasysa twoją energię. Nie bądź jak ten telefon, który ciągle musi być podłączony do ładowarki, bo twój partner nigdy nie pozwala się tobie w pełni naładować. W końcu żadne urządzenie nie wytrzyma bez prądu, a przecież w związku to obie strony powinny działać na pełnej baterii. Punkt 11. Twój partner tylko cię wykorzystuje. Wyobraź sobie, że jesteś w związku, w którym jedna osoba ciągle prosi o przysługi, pożyczki lub wsparcie, ale nigdy nie oferuje niczego w zamian. Partner oczekuje, że będziesz dostępny na każde jego zawołanie. Oczekuje, że będziesz pomagać mu finansowo lub emocjonalnie, ale kiedy ty potrzebujesz wsparcia, nagle staje się niedostępny. Możesz odczuwać, że relacja opiera się na jednostronnym dawaniu, gdzie twoje potrzeby są ignorowane, a jedyną wartością, jaką wnosisz do związku, jest to, co możesz zaoferować. Czujesz się jak bankomat emocji i zasobów, bez możliwości wzięcia czegokolwiek w zamian. W buddyzmie ważna jest zasada wzajemnego szacunku i równowagi w dawaniu i braniu. Relacja, w której jedna strona jest ciągle wykorzystywana, a druga tylko bierze, jest daleka od ideału. Taka dynamika może prowadzić do poczucia niesprawiedliwości, frustracji i wyczerpania. Jeśli czujesz, że twoje dobro jest mniej ważne niż dobro drugiej osoby, może to być sygnał, że jesteś wykorzystywany. Wzajemne wykorzystanie może przybierać różne formy, od finansowego przez emocjonalne aż po czasowe. Może się to przejawiać w sytuacjach, gdy partner stale korzysta z twoich zasobów finansowych bez intencji zwrotu, prosi o przysługi, które wykraczają poza granice twojego komfortu, lub oczekuje, że poświęcisz mu cały swój czas, nie dając nic w zamian. Przypomnijmy sobie słowa chińskiego filozofa i twórcy taoizmu Laoziego, które mówią: człowiek mądry nie działa z osobistych pobudek i to temu jego działania są skuteczne. Mądrość w relacji polega na umiejętności rozpoznania, kiedy jesteśmy wykorzystywani, i stawiania w takich momentach jasnych granic. Wszyscy mamy swoje potrzeby i oczekiwania, a ich spełnienie powinno być obustronne. Kiedy czujesz, że tylko dajesz, a nigdy nie otrzymujesz, relacja staje się obciążeniem. Jak pisał autor Czterech Umów Don Miguel Ruiz: zróbmy wszystko, co możemy, ale nie oczekujmy więcej, niż możemy dostać. Jeśli partner stale przekracza twoje granice, nie respektując twoich potrzeb, to nie jest to zdrowa relacja. Wyobraź sobie, że dostałeś zaproszenie na imprezę.
Nie tylko musisz przynieść jedzenie i napoje, ale również po imprezie okazuje się, że jesteś zmuszony, by posprzątać po całej zabawie. W pewnym momencie zastanawiasz się, czy to na pewno było koleżeńskie zaproszenie, czy może po prostu zostałeś wykorzystany do zorganizowania całego przyjęcia. Jeśli w twojej relacji czujesz się wykorzystywany, może to być moment, aby zadać sobie pytanie, czy ta relacja jest naprawdę wartościowa. Prawdziwa miłość i przyjaźń polegają na wzajemnym wsparciu i szacunku, a nie na jednostronnym dawaniu. Warto dbać o to, aby relacje w naszym życiu były zrównoważone i pełne wzajemnego zrozumienia. Podsumowując, nie bez powodu umieściłem w tym filmie ten punkt jako ostatni. Wymaga on głębszego omówienia, ponieważ niejednokrotnie w naszym życiu napotykamy osoby, które pod pozorem przyjaźni i koleżeństwa chcą jedynie wykorzystać nasze dobre serce. Kliknij teraz w miniaturę filmu, która wyświetla się na środku ekranu, a obejrzysz wideo, w którym nauczysz się rozpoznawać sygnały świadczące o tym, że dana osoba nie ma w stosunku do ciebie szczerych intencji i jedynie żeruje na twojej dobroci.